Hej, tu znowu ja i witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Tym razem jest to czerwcowe wydanie Top 10 map miesiąca. Zapraszam do oglądania. Nie ukrywam, że w tym miesiącu było dość ciężko z tymi mapami, ponieważ ciężko było mi wyłonić Top 10, przez to, że miałem aż 26 pozycji, które potencjalnie nadawałyby się na tę listę. No i poza tym na przykład kilka pierwszych map stawiłbym na pierwsze miejsce ex aequo, także no było ciężko, ale jakoś udało mi się. Na pewno w tym miesiącu poziom był naprawdę wysoki. Okej, a więc bez zbędnego przeciągania przechodzimy do 10 miejsca. Na 10 miejscu znajduje się Camellia feat. Nana Takahashi Mushi no Sumu Kokoro. Mapa ma 5,38 gwiazdek, 162 BPM. Ogólnie jest dosyć krótka, chyba najkrótsza w tym top 10 map, bo tylko 1,5 minuty ma. I ma też nie za szybki BPM, ale gra się ją bardzo przyjemnie. Ogólnie charakteryzuje się spacingiem, no i małymi streamami jakimiś tam gdzie nie gdzie. Dziewiąte miejsce zajmuje mapa Iosis, Chirno no Perfect Sansu Kyoshitsu na diffie Perfect Freeze. Mapa stworzona przez Alakat, 6,01 gwiazdki, 175 BPM, równe 2 minuty. I mapa charakteryzuje się najbardziej tym, że nie ma ani jednego slidera przez cały czas trwania. No i też ma dosyć małe kółka, trochę streamów. Ósme miejsce zajmuje bardzo ciekawa mapa, czyli Days and Days Misanthropic Drunken Lover na diffie Extreme. Zrobił on Pishifat, 5,58 gwiazdki i jest od 170 do 192 BPM. Na początku jest wolna, potem szybka, potem znowu jest moment wolny, potem znowu szybki. Bardzo dużo, naprawdę bardzo dużo krótkich streamów 190 BPM, takich po 5 kółek, 3 kółka. Trochę jumpów ze sliderami. Na siódmym miejscu znajduje się dosyć długa mapa, chociaż w sumie wszystkie, prawie wszystkie w tym zestawieniu są dosyć długie. Mapa Chito Zeharu and Kumagai Eri Perfect Free na diffie tym najtrudniejszym, czyli Vinxinis Duet. 5,91 gwiazdki, dosyć duże jumpy i sporo sliderów zamiast kółek. Rozumiecie, o co mi chodzi, takie krótkie, w które się klika szybko. Ma też trochę wymyślnych kształtów sliderów, nawet jak można zobaczyć. I jest dosyć trudna w ogólnym rozrachunku. Na szóstym miejscu ląduje Ginkiha EOS Kamomesano Remix na diffie 4:18 AM. Wykonał ją Broccoli, ma 5,36 gwiazdki i jest też dosyć długa, 5 minut. Charakteryzuje się głównie dwójkami i streamami. Taka drum and bassowa mapa, niemniej jest jeszcze jedna rzecz, która ją naprawdę wyróżnia, czyli storyboard. Storyboard jest naprawdę świetny, strasznie mi się podoba.
Teraz pora na już połowę rankingu. Piąte miejsce, Camellia Flower of Wilderness, a very magical flower indeed. Jest to mapa chyba najtrudniejsza w tym zestawieniu pod względem gwiazdek, bo ma 6,39 i też najszybsza, bo 220 bpm. Moim zdaniem mapping bardzo dobrze odzwierciedla klimat utworu, więc naprawdę fajna pozycja. Czwarte miejsce zajmuje Camellia Crystallized, kolejny utwór Camellii, już trzeci, na diffie o trudnej nazwie, ciężkiej do wymówienia, więc sobie daruję. Prawie 6 gwiazdek, 5,81 i jest to dosyć typowa mapa, jak na utwór Camellii. Zapewne wiecie, o co chodzi, krótkie slidery, na dubstepowych momentach na przykład, i tak dalej. Ale znowu, rzeczą, którą zdecydowanie wyróżnia tę mapę i jest najlepsza z całego rankingu z tego miesiąca, to storyboard. Storyboard jest tak zróżnicowany w różnych momentach mapy, naprawdę jest autentycznie genialny i nie wiem, czy to nie jest jeden z najlepszych storyboardów, które widziałem w ogóle. Na trzecim miejscu dosyć trudna mapa pomimo swoich gwiazdek, czyli Holozy Eliminate Anthem na diffie Demarcation. Mapa ta charakteryzuje się dosyć niskim BPM-em, bo tylko 150, ale posiada mimo wszystko długie streamy o różnym spacingu i małe kółka. Teraz już drugie miejsce, czyli Felt Lies in Reality Deception. Mapa ma 5,96 gwiazdki, 204 bpm. Dosyć trudny początek, wymagający sporej ilości staminy, przynajmniej dla mnie, ale uważam, że posiada bardzo chwytliwą nutę, jest dość długa i ciekawie zrobiona, więc naprawdę polecam. I teraz pora na wielką dawkę epickości, czyli pierwsze miejsce Cell Dweller End of an Empire na diffie Immortal, zrobiona przez FCL, 5,69 gwiazdki, chociaż jest dosyć trudna, nawet jak na swoje gwiazdki. Posiada 175 bpm i trwa 7,5 minuty. Posiada dosyć dobry storyboard w klimacie utworu. Ogólnie jest mapą jumpową i drum and bassową, czyli krótkie streamy. Chociaż występowały też dosyć długie w pewnych momentach, uważam, że naprawdę zasługuje na pierwsze miejsce w tym rankingu. Yeah.
To by było na tyle. Mam nadzieję, że spodobała Wam się ta edycja czerwcowa Top 10 Map Miesiąca. I widzimy się w kolejnych filmach. Cześć!